Nazywam się Łukasz Cieśla, miałem przyjemność zajmować się inkubatorem technologicznym w roku 2008, być może 2009, nie pamiętam dokładnie, ale to były 4 pełne lata, kiedy rzeczywiście miałem tą gigantyczną przyjemność, żeby inkubatorem technologicznym się zajmować i współpracować z firmami w inkubatorze technologicznym. Kiedy myślę Krakowski Park Technologiczny, myślę rozwój, bo to chyba takie słowo, które najlepiej się kojarzy mi osobiście z parkiem technologicznym. I to na chyba 3 poziomach. Pierwszy poziom to rozwój firm małych, startupów, firm średnich, parkowych i tych największych, tych, które działają w specjalnej strefie ekonomicznej. Druga warstwa słowa rozwój to rozwój organizacji jako takiej. Krakowski Park Technologiczny jest taką organizacją, która nawet jak miała ten komfort działania, nawet jak osiągała te cele, które chciała osiągnąć, to bardzo szybko wyznaczała sobie nowe budynki, nowe projekty, poszerzanie zespołu, więc taki rozwój organizacji. I ten trzeci poziom, mój taki bardzo osobisty, związany z właśnie rozwojem na ścieżce zawodowej. To była dla mnie pierwsza praca w inkubatorze technologicznym KPT. No i tam też zbudowałem ten ważny fundament etyczny, który towarzyszy mi do dzisiaj. Kiedyś mentalnie chyba nie byliśmy w tym właściwym miejscu. Mieliśmy wiele kompleksów, języki. No to jeszcze nie była ta dojrzałość biznesowa, która jest teraz, więc ten rozwój mentalny rzeczywiście był bardzo duży. Teraz startupy bez kompleksów, z dużą pewnością siebie wchodzą w ten świat biznesowy. I druga rzecz, która się z tym łączy, to ten właściwy ekosystem, który wtedy nie był tak dojrzały. Mieliśmy jakieś zalążki ekosystemu, tak? Czyli takiego podejścia, które sprawiało, że te startupy mogły w sytuacjach trudnych miękko wylądować, a w sytuacjach takich, kiedy pojawiały się szanse, to właśnie skorzystać z tej trampoliny. Tym właśnie był ten ekosystem, tym jest ten ekosystem i ten ekosystem wtedy nie był tak rozwinięty. Udało go się bardzo fajnie rozwinąć dzięki instytucjom, takim jak Park Technologiczny, wiele instytucji, które rzeczywiście dołożyło swoją cegiełkę do tego, żeby ten ekosystem działał odpowiednio, ale byli też ludzie w 2008-2013 roku. Ja pamiętam kilka nazwisk, które były ważne dla rozwoju inkubatora technologicznego. Pewnie kogoś pominę, ale te nazwiska, które mi przychodzą na myśl w pierwszej kolejności to osoba Richarda Lukasa, osoba Eli Madej, Marek Kapturkiewicz, Piotr Wilam czy Kuba Krzych. To były te osoby, które rzeczywiście tym swoim entuzjazmem ciągnęły całą resztę i dzięki temu to środowisko krakowskie, małopolskie, to środowisko innowacji jest obecnie w tym miejscu, w którym jest, czyli posiada ten dojrzały ekosystem. Jeżeli chodzi o wartość, którą oferowaliśmy w tamtych latach firmom z inkubatora, to na pewno to była wartość związana z tym, żeby świadczyć usługi potrzebne, usługi profesjonalne, usługi takie, które sprawiają, że te firmy zaczynają się rozwijać. To są klasyczne usługi doradcze, szkoleniowe, warsztatowe. Wtedy rzeczywiście ta oferta inkubatora technologicznego znacząco się poszerzyła, jeżeli chodzi o tego typu usługi. W wyniku realizacji tych inicjatyw udało nam się stworzyć naprawdę bardzo ciekawe środowisko firm inkubowanych, taką społeczność, prawdziwą społeczność. I to był ten pierwszy poziom, ale był jeszcze drugi i trzeci poziom. Ten drugi poziom polegał na tym, że zapraszaliśmy też na te spotkania firm inkubowanych, także firmy strefowe, lokatorów parku i wtedy rzeczywiście pojawiały się pierwsze inicjatywy typu Open Innovation. Wtedy jeszcze tak tego nie nazywaliśmy, ale teraz wiemy, że to były pierwsze takie działania, które sprawiły, że firmy małe, mikro startupy zaczęły wchodzić we współpracę z dojrzałym biznesem. To działo się w parku technologicznym. I ta trzecia warstwa, ten trzeci poziom, chyba najważniejszy, ale tego nie byliśmy świadomi, że to się tak zadzieje, to była możliwość interakcji firm inkubowanych z pracownikami parku technologicznego. Na te spotkania, na inkubowaną kawę, na inkubowany grill przychodzili przedstawiciele działu prawnego parku technologicznego, działu rozwoju, marketingowego. Był także obecny zarząd i tak naprawdę wtedy doszło do takiego momentu przełomowego. Tak? Poczuliśmy, że jako park technologiczny wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój tych firm inkubowanych. Wydaje mi się, że ten
model otwartych innowacji, model Open Innovation jest przyszłością. Mamy naprawdę fajne doświadczenia. Te doświadczenia, które zdobyliśmy przez ostatnie lata w kontekście współpracy dużych i małych, możemy ze sobą zabrać i ten model nieco udoskonalić, sprawić, że ta współpraca dużych i małych będzie jeszcze bardziej korzystna, będzie jeszcze lepsza dla tak naprawdę obu stron i dzięki temu wypracujemy to, na czym nam bardzo zależy, czyli żeby ten model rzeczywiście był zwycięski dla obu stron, żeby każda ze stron wygrała, zarówno startup, jak i duża firma. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby to osiągnąć.